że tym razem na końcówce mnie odcięło. Początek nawet dobrze mi się biegło, ale końcówka już nie należała do mnie. Walczyłam na tyle, wystarczyło tak naprawdę. Nie chciałam być tutaj złą wróżką, ale no niestety gdzieś mi to czwarte miejsce w tej sztafecie wisiało. Oczywiście mówię, może uda się gdzieś skoczyć na podium. Niestety się nie udało, szkoda, ale przed nami jeszcze parę biegów na tych mistrzostwach i tam będziemy walczyć dalej. Nie wiem tak naprawdę jeszcze co do biegu indywidualnego, będę tutaj musiała się zastanowić. Nie wiem, czy podołam po prostu, czy nie będę musiała tutaj znowu wybierać tak jak w Tokio, ale daję jeszcze sobie troszeczkę czasu. No niestety troszkę straciłam przez moje perypetie, jak słychać, mój głos nie jest jeszcze idealny, także proszę mi wybaczyć, że w dalszym ciągu skrzeczę, ale na pewno nie poddam się bez walki i będę walczyła. Jestem, że tak powiem, głodna biegania, chcę jeszcze udowodnić coś sobie, więc zobaczymy. Myślę, że na pewno to całe zamieszanie nie pomogło nam. Oczywiście staraliśmy się gdzieś o tym zapomnieć, odłożyć tą całą sprawę na później, bo tak jak wspominałam rano, to nie jest czas ani miejsce, żeby wdawać się w niepotrzebne dyskusje. Staraliśmy się zrobić swoje. Myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, że pomimo przeszkód potrafimy się zjednoczyć, walczyć, a co będzie dalej, to zobaczymy. Cała sytuacja nie wpłynęła pozytywnie zarówno na dzisiejszy bieg dla zespołu Mixa, jak i dla naszych relacji pod kątem żeńskiej sztafety. No, zawsze trzeba patrzeć na dobro drużyny. My tutaj walczymy jako sztafeta, a no tutaj gdzieś cała ta idea zespołu, teamu, tego, że należy się wspierać, gdzieś została zaburzona. Ja już w tej sztafecie jestem od wielu, wielu lat. Po raz pierwszy jest jakaś dziwna sytuacja, nie do końca zrozumiała dla nas. Myślę, że wielu ludzi gdzieś też nie do końca tak naprawdę rozumie, o co chodzi w tej sytuacji. Pod ostrzałem znalazł się tak naprawdę mój trener, my jako zawodniczki, a uważam, że prawda nie jest taka, jaka została niestety podana w oświadczeniu i to należy, myślę, w tym momencie powiedzieć, bo to wszyscy znają stronę jakby jednej osoby, a nie do końca wszyscy wiedzą, jak wygląda to z naszej perspektywy. Ania dostała szansę biegania, zrezygnowała, więc to nie jest tak, że trener jej nie wystawił, że my jej nie chcieliśmy, bo to trzeba jasno powiedzieć, Ania miała drugi czas w tym sezonie w kraju i to ona powinna biegać w tym finale. Tak było od początku uzgadniane. Ja miałam dziewczynę wesprzeć w eliminacjach. Niestety Ania powiedziała, że nie biega, był to jej wybór, dlatego próbowaliśmy my całą drużyną ratować tą sytuację i zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy.